Informacje, kultura, sport, 2 marca, Rafał Jermakowski. Witam Państwa. Oto co w dzisiejszych naszych wiadomościach. Jak po wprowadzeniu reformy ochrony zdrowia funkcjonować będzie medycyna szkolna? Jak ustrzec się przed kieszonkowcami? Gdzie w Pabianicach możemy kupić jeszcze tańsze paliwo? W związku z wprowadzeniem reformy ochrony zdrowia pod dużym znakiem zapytania, ze względu oczywiście na finanse, stoją usługi świadczone w zakresie medycyny szkolnej. O tym, jak przedstawia się sytuacja funkcjonowania gabinetów lekarskich w pabianickich szkołach, powiedział nam dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jacek Marynowski. Zgodnie z pieniędzmi reformą musimy niestety zmniejszyć zakres świadczonych usług w tychże gabinetach. W związku z tym w każdej szkole nadal będzie funkcjonował gabinet, ale na przykład pielęgniarka, która będzie tam pracowała, będzie również pomocą stomatologiczną, czyli będzie współpracowała z lekarzem stomatologiem, który nie będzie tak jak to do tej pory, że w każdej szkole jeden etat stomatolog na etacie, tylko będą znowu ograniczenia. Tych stomatologów będzie mniej, ale w każdej szkole będzie funkcjonował takowy gabinet. Do tej pory w medycynie szkolnej na etatach zatrudnionych było 50 osób. W obecnej chwili pieniędzy wystarczy na około 10 etatów. Aby poprawić sytuację finansową w medycynie szkolnej, prowadzone są rozmowy m.in. z władzami miasta, pod które podlegają szkoły podstawowe, oraz ze starostwem, w którego gestii leży finansowanie szkół średnich. Już na dzień dzisiejszy wiemy, że Urząd Miasta będzie dofinansowywał jedną z pielęgniarek w szkole podstawowej. Wiemy już, że na przykład w Polszewicach będzie pani dyrektor domu dziecka dofinansowywała część etatu pielęgniarskiego. Prowadzimy rozmowy ze starostwem w celu ewentualnego dofinansowania medycyny szkolnej w szkołach średnich i próbujemy te tematy również rozwiązywać od strony finansowej, od po prostu znajdywać może już w tym momencie nie sponsorów, ile współfinansujących medycynę szkolną. Wczoraj w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach odbyła się uroczystość powołania brygadiera Henryka Banasiaka na stanowisko komendanta powiatowego. Brygadier inżynier Henryk Banasiak jako pierwszy w nowym województwie łódzkim otrzymał nominację na komendanta powiatowego. Akt powołania wręczył mu komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Andrzej Brandt. Zdaję sobie sprawę, jak trudne zadanie stoi przede mną, przed załogą, przed komendą. Niemniej jednak mam nadzieję, że przy pomocy właśnie tej załogi, współpracowników, uda mi się pokierować właściwie tutejszą komendą, aby w sposób właściwy funkcjonowała i aby w sposób prawidłowy zostały zadania, jakie postawione zostały przede mną, wykonane. Gratulacje nowo mianowanemu komendantowi złożyli m.in. starosta Jacek Gryzel, któremu podległa jest powiatowa straż pożarna, prezydent Pabianic Florian Wlaźlak oraz przedstawiciele samorządów z terenu powiatu pabianickiego. Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele służb mundurowych. Jerzy Padyk, komendant Komendy Powiatowej Policji oraz Jerzy Rokita, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień. Warto przypomnieć, że Henryk Banasiak nie tak dawno, bo w lipcu ubiegłego roku, otrzymał awans na komendanta rejonowego. Życzymy kontynuowania tak szybkiej kariery zawodowej. W ostatnich tygodniach pabianicka policja odnotowała szereg zdarzeń, w których sprawcami byli tak zwani kieszonkowcy. Pamiętajmy, że kieszonkowcy nie działają sami. Działają często w zorganizowanych grupach. Potrafią sami stworzyć sztuczny tłum, w którym bardzo łatwo skraść nam wartościowe przedmioty. Także prosiłabym o unikanie takich zatłoczonych miejsc, oglądanie się za siebie, spojrzenie, kto stoi za nami w kolejce, kto stoi przed nami. Dobrze jest, jeżeli na te zakupy wybieramy się z jeszcze jedną osobą, która wiadomo, że jeżeli podzielimy tą uwagę na dwie osoby, no łatwiej będzie nam się uchronić od złodziei.
Policja radzi również, żebyśmy nie zabierali ze sobą na zakupy banknotów o dużych nominałach. Można je wcześniej rozmienić. Uchroni to nas przed stratą takiej gotówki, albo co gorsze, przed staniem się posiadaczami fałszywych banknotów. Korzystając z okazji, chciałabym udzielić Państwu, a szczególnie Paniom, które najczęściej stają się ofiarami kradzieży kieszonkowych, kilku rad, które mam nadzieję, że przydadzą się w przyszłości. Szczególnie chciałabym zwrócić uwagę na zabieranie różnych wartościowych przedmiotów, bo nie tylko pieniądze i nie tylko portfele giną. Giną również dokumenty, giną telefony komórkowe, tak powszechne już dzisiaj. Giną również książeczki czekowe, które często całe zabierane są, niepotrzebnie noszone w torebkach. Przede wszystkim nie nośmy dokumentów, portfeli i innych wartościowych rzeczy w reklamówkach, w otwartych koszykach, w otwartych torebkach, w plecakach, które są na pewno dzisiaj modne, ale w takich miejscach jak tramwaj, gdzie panuje duży tłok, naprawdę stanowią doskonałą prowokację dla złodzieja. W ostatnim czasie policjanci zanotowali również zwiększoną liczbę kradzieży na tzw. wyrwę. 28 stycznia przy ulicy Szarych Szeregów 62-letniej kobiecie nieznany sprawca wyrwał z rąk torebkę. Wraz z nią skradł dokumenty, pieniądze i inne drobne przedmioty. Podobny scenariusz rozegrał się dzień później przy ulicy Ksawerowskiej. Trzy zdarzenia miały miejsce w lutym. Ofiarami z reguły były kobiety, kobiety w starszym wieku, poruszające się samotnie w porze wieczorowej czy wieczorowo-nocnej, gdzieś bocznymi uliczkami. Mieliśmy jeden przypadek tylko, gdzie ofiarą był młody mężczyzna. Także prosiłabym o to, żeby nie zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów, dużych kwot pieniędzy. Jeżeli poruszamy się sami, przyłączmy się do jakiejś grupy zaufanie wyglądających ludzi, z nimi dojdźmy, a jeżeli wypuszczamy od siebie z mieszkania taką osobę późną porą, warto by było, żeby odprowadzić ją, czy po prostu odesłać do domu taksówką i żeby trafiła tam bezpiecznie. Te i inne rady znajdziecie Państwo w serwisie policyjnym w naszej Top Gazecie na stronie 230. Wczorajszej i dzisiejszej nocy policjanci z Pobiennickiej Komendy mieli pełne ręce roboty. Przez dwie doby dokonano ponad 10 włamań. Nieznani sprawcy po przecięciu kłódki od krat zabezpieczających okno magazynu włamali się do sklepu z artykułami chemicznymi przy ulicy Armii Krajowej. Straty właściciel oszacował na kwotę 2000 zł. Dzisiejszej nocy okradziono osiedlowy dom kultury przy ulicy Łaskiej. Sprawcy dostali się do środka po uprzednim wyłamaniu krat i wybiciu szyby w drzwiach wejściowych. W chwili montażu materiału trwały czynności operacyjne policji. Dzisiaj okradziono również m.in. bar przy ulicy Partyzanckiej oraz sklep z artykułami kosmetycznymi przy ulicy Łaskiej. W tym ostatnim właściciel określił straty na ponad 11 tysięcy złotych. Od września ubiegłego roku ochroniarze z Agencji Ochrony Mienia i Osób Argus przechodzą kursy i szkolenia jeździeckie. Wszystko po to, by niedługo oprócz zmotoryzowanych patroli w naszym mieście pojawiły się patrole konne. Kiedy w Pabianicach zobaczymy firmę Argus na koniach patrolujące nasze ulice? No myślę, że w tym roku nam się to uda. Na razie wczoraj, 27, wystartowaliśmy na ochronie Widzewa. Poszły dwa konie, spisały się bardzo dobrze. A to, co Państwo widzicie, to codzienny trening pracowników agencji Argus, jeśli chodzi o wyszkolenie jeździeckie i wyszkolenie koni. Konie też muszą być odpowiednio przygotowane, żeby mogły spokojnie iść w tłum, nie bać się hałasu, wybuchu petard, rzucania śnieżynkami, tak jak wczoraj było. No i wydaje mi się, że koń jest tym zwierzęciem, które w takiej ochronie, w patrolowaniu jest korzystniejsze i tańsze niż samochód. Jednocześnie sprawia wielką przyjemność ludziom, którzy na tych koniach jeżdżą. Nie wiem, czy miasto będzie zainteresowane, ale z tego, co wiem, znaczy z tego rozmawialiśmy, jest szansa, żeby zrobić to wspólnie z jedną z organizacji na terenie miasta. Na dzień dzisiejszy jaka, to chciałabym jeszcze nie mówić, dopóki nie sfinalizujemy pewnych spraw. Obecnie agencja Argus dysponuje 4 końmi rasy wielkopolskiej i folglutoślązakami. Konie wysokie, dobrze zbudowane, w miarę skoczne, ale przede wszystkim bardzo spokojne. Konie do patroli tego typu, jakie organizujemy na stadionie Włókniarza, w mieście, w lasach państwowych, muszą być bardzo spokojne. Konie muszą być zrównoważone. Ja przypuszczam, że do wiosny, gdzieś do kwietnia, maja, czyli powiedzmy sobie w granicach 8-9 miesięcy, te konie będą przygotowane w miarę na tyle razem z jeźdźcami, że będą mogły iść na ulicę, ewentualnie na stadiony, na imprezy jakieś i wtedy dopiero zobaczymy, jak one się będą sprawowały. No wczoraj byliśmy na Widzewie,
obstawialiśmy mecz Widzew Radzionków. Były dwa pierwsze konie, bardzo dobrze się sprawowały, nie bały się ruchu, nie bały się samochodów, nie bały się nacierającego, wrzeszczącego tłumu wyrostków, wręcz szarżowały na niektórych i to rzeczywiście zdało efekt. Dlatego uważam, że kwiecień, maj, pokazujemy się w mieście, pokazujemy się na imprezach. Myślę, że inni również będą z nas brali przykład. Gdzie pan sądzi, taki pierwszy patrol z koniem mógłby w Pabianicach zaistnieć? Myślę, że od wiosny można było rozpocząć od Parku Wolności, ewentualnie miejskiego lasku, celem zabezpieczenia przed wysypiskami, dzikimi wysypiskami śmieci, będą zabezpieczenia o bezpieczeństwa ludziom, którzy tam wypoczywają. Połączenie z konia z patrolem samochodowym poprzez system łączności radiowej może spowodować to, że szybciej będziemy reagować na sprawców dewastacji czy zniszczeń, które mogą powstać w tych miejscach. A teraz popatrzmy przez chwilę na umiejętności zarówno koni, jak i jeźdźców. Śniegi stopniały, zaczęło się więc łatanie jezdni, które po zimie przypominają ser szwajcarski. Potwierdzam, że tegoroczna zima dokonała bardzo znacznych zniszczeń. Spowodowane to było przede wszystkim tym, że najwięcej zniszczeń dokonuje zamarzająca i puszczająca woda, tak zwane przejście przez temperaturę zero. Te wysadziny lodowe wtedy wyglądają właśnie tak, jakby czołg przejechał przez nasze ulice. Nie czekamy na zatwierdzenie budżetu, żeby rozpocząć pracę przy naprawach dróg bitumicznych. Mamy podpisaną umowę z wykonawcą trzyletnią i od tamtego tygodnia wykonawca wszedł na nasze ulice. W pierwszej kolejności drogowcy przystąpili do łatania dziur na ulicy Torowej, Moniuszki, Wyspiańskiego, Targowej, Skłodowskiej, Konopnickiej, Karolewskiej i Świętego Rocha. Asfaltowe łaty kładziono również na torowisku tramwajowym. Od 1 marca wzrosła akcyza na paliwa. Postanowiliśmy sprawdzić, czy i jak zareagowali na tę podwyżkę dystrybutorzy paliw w Pabianicach, na przykładzie cen etyliny 94. W ubiegłym tygodniu, jeszcze przed zmianą wysokości akcyzy, na stacji przy ulicy Kilińskiego, której właścicielem jest Płocka Petrochemia, cena wzrosła już do 1 zł 87 groszy. Dziś za 1 litr tego paliwa musimy zapłacić 1,94 zł. Tak więc w ciągu niespełna 2 tygodni nastąpił wzrost o 11 groszy. 1,83 zł to cena przed pierwszą podwyżką. Na innych stacjach ceny etyliny 94 kształtują się następująco. W Makpierze 1,93 zł, lecz tutaj posiadacze karty stałego klienta zapłacą 1,89 zł. Na stacji norweskiego koncernu Statoil zapłacimy 1,92 zł. Nie podniosły jeszcze ceny stacje CPN oraz Esso. Tam kupimy jeszcze paliwo za 1,83 zł, ale na pewno na dniach ta niska cena wzrośnie. I to już ostatnia informacja, jaką przygotowaliśmy w dzisiejszych wiadomościach. Zapraszam na jutrzejsze wydanie wiadomości IKS. Do zobaczenia.